Siema! Dzisiaj zaczynamy naszą nową serię o nazwie Alfabet Ekstraklasy. Pierwszym słowem, jakim nam się narzuciło na literę A, było słowo Arboleda. Oczywiście jest to nazwisko piłkarza, który występował wcześniej w Zagłębiu Lubin oraz Lechu Poznań, Manuelu Arboleda. Więc skąd się wziął Arboleda w Ekstraklasie? No właśnie, co robi w Polsce kolumbijski piłkarz? Kto go tu sprowadził? Sprowadziło go Zagłębie Lubin w 2006 roku. Rozegrał dla tej drużyny 53 spotkania oraz strzelił 9 bramek, co jak na środkowego obrońcę nie jest wcale tragicznym wynikiem. W 2008 roku przeszedł do Lecha. Rozegrał tam 101 spotkań i strzelił mniej bramek, bo 6. Zakończył swoją karierę piłkarską w 2014 roku. Właśnie w Lechu Poznań. Był to jeden z lepszych środkowych obrońców w lidze. Dużo klubów chciało go pozyskać, ale on do końca kariery został w Lechu Poznań. Dziękujemy za oglądanie. To dzisiaj, na dzisiaj wszystko. Zapraszamy na nasze social media i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Następny odcinek już w sobotę o 15:00 również z tej serii. No i jak widzicie, odcinki są krótkie, ale będą pojawiały się aż 2 w tygodniu. Cześć.